Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i słuchacie właśnie kolejnego odcinka Słowiańskości. Dzisiaj zajmiemy się bardzo modnym i bardzo na czasie tematem, bo będziemy rozmawiać o Wiedźminie. A będzie o nim opowiadał dr Adam Flama z Digital Masters, Centrum Badawczo-Projektowego Gier i Animacji na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Specjalista i propagator wiedzy o Wiedźminie. Cześć, fajnie, że jesteś. Cześć, witam serdecznie. I zaczniemy od takiego najprostszego na świecie pytania, jak bardzo jarasz się nowym serialem? No, myślę, że to jest trochę źle postawione pytanie, bo nawet nie tyle co całym serialem, tylko całą też tą otoczką, produkcją i przede wszystkim, wiesz co, tym chyba najbardziej, w jaki sposób Netflix pokazuje, jak dozuje tą wiedzę dla potencjalnych odbiorców. Myślę, że nawet chyba jestem w takim momencie, że to mnie trochę nawet bardziej ciekawi niż sam serial, bo wiemy, że to będą adaptacje najpierw opowiadań, później w kolejnych sezonach sagi. I tak naprawdę najbardziej mnie ciekawi właśnie to, jak Netflix chce takich telewidzów, którzy nie są zainteresowani bezpośrednio fantasy, jak właśnie Netflix chce ich przyciągnąć. To jest dla mnie niesłychanie ciekawe, no ale samym serialem no nie ma co ukrywać, też rzeczywiście bardzo jestem zainteresowany, nie mogę się doczekać. Chociaż żałuję, że nie będzie śląskiego dubbingu, bo widząc fanowskie zwiastuny bardzo, bardzo na to liczyłem. Jeżeli chodzi o dubbing, to i tak twórcy przygotowali się bardzo dobrze. Mamy przecież więcej niż jedną wersję językową, no i Wiedźminowi głos będzie podkładał w polskiej wersji Michał Żebrowski. Myślę, że to jest oczywiście taki bardzo, bardzo ładny gest w stosunku do fanów, to też jest taki ukłon w stosunku do samego Michała Żebrowskiego, który po latach jest jednak bardzo pozytywnie odbierany jako Wiedźmin, zwłaszcza jeżeli mówimy o głos w momencie, w którym Michał Żebrowski wchodzi na te bardzo niskie rejestry swojego głosu, a potrafi to zrobić, co wielokrotnie już udowadniał. Z drugiej strony to też jest takie symboliczne, bo film i serial Marka Brodzkiego zaczął powstać prawie 20 lat temu. To jest kupa czasu, to jest zupełnie inna technologia, ale ponieważ docelowo Brodzki chciał zrobić coś wiernego twórczości Andrzeja Sapkowskiego, tutaj ta idea jest dość zbliżona. Oczywiście wykonanie pewnie będzie zupełnie inne, ale wydaje mi się, że to jest taki, wiesz, kolejny przykład, kiedy kolejny tekst wiedźmiński bazuje z poprzednich tych tekstów, bo tutaj też zobaczymy, kto będzie dubbingował inne postaci. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę na zupełnie jedną rzecz, często pomijaną. Mogę się mylić, ale z tych próbek dubbingu, które zostały nam udostępnione do tej pory, lektorem prawdopodobnie będzie Piotr Borowiec, czyli lektor, który był lektorem przy Grze o Tron i jest jednym z najbardziej cenionych lektorów, jeśli chodzi właśnie o takie seriale, powiedzmy, bardzo, bardzo dla dorosłych, typu właśnie Gra o Tron, czy wcześniej Zakazane Imperium. No mam wrażenie, że tutaj wszystko jest przemyślane naprawdę na 100%. I powiem ci szczerze, że jakbyś mnie dzisiaj zapytała, a tak coś widzę, że chyba to pytanie ci się ciśnie na usta, w której wersji będę oglądał, czy w oryginale, czy z tym polskim dubbingiem, no to chyba raz tak, ale Piotra Borowca sobie też nie odmówię. Też myślę, że ten serial trzeba będzie obejrzeć co najmniej te 3 razy, tak, czyli z napisami, z lektorem i z dubbingiem. Tak, wiesz co, bo mam takie wrażenie, że on za każdym razem będzie wybrzmiewał trochę inaczej. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Wiedźmin mówi po polsku. Ja ci powiem szczerze, że kiedyś miałem taką bardzo zabawną historię. Jadąc autobusem słyszałem taką dyskusję między dwoma nastolatkami. Tuż potem, jak się pojawiła taka informacja, że Netflix zrobi serial, ale jak to? To oni nie będą mówić po polsku? Przecież Geralt jest Polakiem, Triss jest Polką. I no przecież to jest bez sensu. I wiesz co? I wtedy mnie to bawiło. Ale powiem szczerze, że jak zobaczyłem, jak to wszystko brzmi po angielsku, to też zadałem sobie pytanie zasadnicze, czy te wszystkie elementy mogą zostać oddane. To znaczy, czy to, co jest, wiesz, jakby tą istotą twórczości Sapkowskiego, czyli ta szermierka słowna, grane na zmianie emocji, dialogi i bardzo często wręcz brawurowe puenty. Ja czasami mogę powiedzieć wprost, mam czasami takie wrażenie, że niektóre sceny zostały stworzone przez Andrzeja Sapkowskiego po to, żeby pokazać tę puentę, bo one są naprawdę niesamowite i w języku polskim to dobrze nawet brzmi. Były takie momenty, na przykład z serialu Brodzkiego, gdzie Geralt rozmawiał z Jaskrę czy z Nenekę i te dialogi między Michałem Żebrowskim a Anną Dymną brzmiały bardzo dobrze. Jestem ciekaw, czy po angielsku to też dobrze zabrzmi, czy wybrzmi ten sens.
a może się okazać, że twórcy nam zrobią bardzo dużą niespodziankę i może się okazać, że w ogóle nie to będzie esencją tego serialu, tylko coś zupełnie innego i to też będzie ciekawe rozwiązanie. Te kwestie, o których mówisz, one w dużej mierze dotyczą samego tłumaczenia tekstu, a i saga i opowiadania były już chyba wydawane po angielsku, prawda? Tak, ale tutaj mieliśmy trochę taką sytuację, że te pierwsze tłumaczenia opowiadań były no średniej jakości, jeśli chodzi o język angielski, natomiast później zmienił się tłumacz. Zmienił się tłumacz, który, jeżeli dobrze kojarzę, jest Anglikiem, ale mieszkającym w Polsce, ma żonę Polkę i doskonale też rozumie te pewne naleciałości i tutaj sam Andrzej Sapkowski bardzo często właśnie chwali tego anglojęzycznego tłumacza za taki feeling językowy, więc może być tak, że tutaj rzeczywiście te pewne rzeczy będą po prostu zaczerpnięte z tych konkretnych tłumaczeń. Ja ci powiem szczerze, że mnie zaciekawiło coś innego. Mnie zaciekawiło to, jak Freya Allen i Anna Halotra, czyli aktorki wcielające się kolejno w Ciri i Yennefer, zwróciły uwagę, że Geralt i Jaskier to są w sumie trochę tak jak Szrek i Osioł. Ja sobie tak pomyślałem, no może z perspektywy współczesnego odbiorcy to może to tak trochę wyglądać, ale mam trochę takie wrażenie, że jednak nie do końca o to chodzi w tych różnych potyczkach słownych między Bardem a Wiedźminem. Zobaczymy. Jestem prawie że pewien, że elementy humoru nie będą oparte na potyczkach słownych, ale zapewne już za te kilkanaście godzin, jak serial się pojawi, to być może przyjdzie mi to odszczekać, ale zrobię to z jaką chęcią. Ja bym w ogóle chciała jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś, że przecież Wiedźmin jest Polakiem, bo w całej tej dyskusji o serialu cały czas pojawia się ten argument, że on będzie wystarczająco słowiański. I ja się zastanawiam, czy w ogóle możemy nawet nie całego Wiedźmina, ale tę konkretną produkcję rozpatrywać w ogóle w kategorii słowiańskości. Wydaje mi się, że tutaj warto sięgnąć trochę wstecz i przywołać te wywiady z Tomaszem Bagińskim, kiedy jeszcze oficjalna wersja była taka, że to Bagiński razem z Patryczimarz będzie robił Wiedźmina, zresztą dostał nawet dofinansowanie z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. I Tomasz Bagiński mówił wtedy w wywiadach, że to musi być opowieść, która jest uniwersalna. To jest opowieść, która już w tej wizji Andrzeja Sapkowskiego ona jest uniwersalna, ale ona musi być podana w taki sposób, żeby niezależnie od kręgu kulturowego odbiorcy ją zrozumieli. I to jakby też wynika z samej literatury. To jest pierwsza część wypowiedzi pana Tomasza, a druga część uwiodła mnie niesłychanie, mianowicie Bagiński powiedział coś takiego, że mimo wszystko Geralt jest Polakiem. Nawet jak marudzi i coś mu się nie podoba, to i tak w pewnym momencie zrobi to, co trzeba. I ja mam takie wrażenie, że trochę powinniśmy na to popatrzeć szerzej. Że to nie jest tylko kwestia polskiego charakteru, ale że generalnie to jest kwestia tych, wiesz, narodów słowiańskich, które mają bardzo specyficzną duszę. Bardzo często określa się mianem takiego słowiańskiego ducha i wydaje mi się, że to jest, nawet jeżeli byśmy rozpatrywali tak warstwa po warstwie literaturę Sapkowskiego, czy to jak później zostanie to pokazane w scenariuszu, to mam wrażenie, że nawet jeżeli treść i forma będzie, wiesz, uniwersalna dla wszystkich, to tamten słowiański duch trochę będzie. No między innymi po to też w ekipie jako producent wykonawczy jest Tomasz Bagiński, ale nie tylko on, bo bodajże tam jest też Jarosław Sawko. Ale na pewno pojawią się jakieś elementy, tylko zasadnicze pytanie, czy jeżeli pojawią się jakieś elementy poza ozdobnikami typu na przykład jakieś elementy muzyczne, instrumenty, chociaż z tymi instrumentami stricte słowiańskimi to też to różnie wygląda, to czy te elementy tak naprawdę zostaną odczytane jako takie? Czy to nie będzie, wiesz, jakiś element, nie wiem, dla widzów na przykład w Stanach Zjednoczonych trochę takiej egzotyki, wskazujący na taką unikatowość tego uniwersum? Dlatego wydaje mi się, że jeżeli tam będzie coś takiego, to raczej bym stawiał na tego takiego słowiańskiego ducha, bo sam Geralt jako bohater jest tak skonstruowany. Zresztą wydaje mi się, że Jaskier trochę też, mimo tego, że można powiedzieć, że oczywiście to jest hrabia, że ubiera się w dość specyficzny sposób, ma urodę takiego półelfa, ale tak naprawdę, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to birbant, opój i kobieciarz, i zestawimy to z jego takimi życiowymi mądrościami, które no, Sapkowski nam podaje w takich scenach, kiedy na przykład biwakują sobie, to jest też taka słowiańska dusza. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale może takim wspólnym mianownikiem dla tych elementów jest takie poczucie jakiejś takiej wewnętrznej sprawiedliwości, które Geralt reprezentuje. Mimo tego, że no sam bardzo często jest zabójcą, nie tylko potworów, tak, ale robi to w słusznej sprawie, tak, żeby ratować swoich bliskich. Może właśnie to jest też taki element, którego, powiem ci, że chyba w innych
na przykład w amerykańskich produkcjach nie do końca to widać. Może właśnie to będzie takim elementem, powiedzmy, słowiańskim, ale bardzo umowny. Ja się tutaj zastanawiam też nad tym, na ile polscy widzowie będą usatysfakcjonowani takim elementem słowiańszczyzny i takim sposobem jej rozumienia, ponieważ ja osobiście odnoszę wrażenie, że oni czekają na coś zupełnie innego. Zdecydowanie więcej słowiańskich fajerwerków, że tak to nazwę. I pod tym względem zastanawiam się bardzo, jak ten serial odpowie na ich potrzeby i jakie też będą reakcje tutaj w Polsce. Wiesz co, to jest chyba trochę bardziej skomplikowana sprawa, bo jedną z pierwszych takich reakcji to było przede wszystkim to, że dobrze, no weźmy się za to Netflix, ale dobrze, żeby robił to Netflix, ale de facto, żeby robili to Polacy, bo oni wyłapią ten charakter, oni będą wiedzieli, jak to oddać, bo będzie im to po prostu bliższe. No wiadomo, koszula bliższa ciało. Natomiast sporo osób do tej pory twierdzi, że literatura Sapkowskiego jest literaturą słowiańską, Wiedźmin jest takim tworem stricte słowiańskim, co też nie jest do końca prawdą. Natomiast chodzi o to, że wokół tego narosły takie prawdy i półprawdy, których rozwikływanie ma trochę sensu, ale wiesz, my sobie możemy mówić jedne rzeczy, ale odbiorcy i tak wiedzą swoje. No mamy 40 milionów selekcjonerów piłki nożnej, 40 milionów ekspertów od zdrowia i 40 milionów być może ekspertów od Wiedźmina. Ale ja myślę, że to, co może być najbardziej zaskakujące, to coś zupełnie innego. Twórcy mówią i trochę to pokazali też, wiesz, w zwiastunach i w tych materiałach jakby promujących, pokazali, że będą chcieli trochę się pobawić konwencją, to znaczy tam będzie trochę horroru, a Wiedźmin literacki w żaden sposób nie jest horrorowy. W Wiedźminie growym elementy horrorowe pojawią się dopiero w dodatku, w Krwi i Winie, czyli tak naprawdę już po trzech częściach gry jednym dodatku, więc to jest ho, ile historii. To też pokazuje, jak bardzo ta konwencja no, była odległa od myślenia o Wiedźminie. Wiesz co, bardzo zaskakujące mogą być te elementy kontrastowe, czyli te elementy, w których pojawi się groteska, w których pojawi się taki naprawdę bardzo mocno przerysowany humor, może za sprawą Jaskra. To, co gdzieś Lauren Hisrich wspomniała, że tam koncepcja jest taka, żeby każdy odcinek bazował trochę na innej estetyce, to się trochę też, pamiętajmy, wpisuje w poetykę Netflixa. Netflix w ogóle jest taką platformą, która przede wszystkim skupia się na troszeczkę innej formie storytellingu, a może nawet na bardzo innej formie storytellingu. I mam takie wrażenie, że my nie jesteśmy do końca świadomi, co oni z tym Wiedźminem chcą zrobić i czy rzeczywiście będzie tak, że to, co oni nam pokażą, będzie jakoś kompatybilne z naszymi oczekiwaniami. Pamiętajmy, to jest Wiedźmin, który no, w Polsce ma taki status wręcz takiej świętości. To jest coś, czym mimo upływu lat polski fandom żyje. Nawet jak ktoś nie czytał z fandomu, to jest ekspertem. Albo jak nie lubi. Albo jak nie lubi, oczywiście jak nie lubi, to jestem większym ekspertem. Jakiś czas temu ktoś bardzo mądrze mi powiedział, że Sapkowski i Wiedźmin to w polskim fandomie to jest tak jak powietrze, tym się oddycha, to jest dla nas tak naturalne, wręcz już tak zawłaszczone, że każdy ma swoją wizję, swoje jakieś, może nawet nie oczekiwania, ale jak zobaczy jakiś gotowy produkt, to on wie, żeby to zrobił lepiej albo by to zrobił inaczej. I faktycznie my nie mieliśmy takiego fenomenu kulturowego w Polsce, w związku z tym wszędzie, gdzie ten Geralt się pojawia, te oczekiwania były bardzo duże i teraz mam takie wrażenie, że może takie naprawdę totalnie niekonwencjonalne podejście do tematu, oczywiście z zachowaniem jakiejś wierności książkom, to może być też, wiesz co, taki chyba złoty środek na to, żeby sobie poradzić z tym podejściem fandomu. No bo nie oszukujmy się, mamy taką sytuację, kiedy mamy telewizję, znaczy platformę telewizyjną, która wykłada konkretne pieniądze, która mówi wprost, możemy zrobić wiele sezonów, ale założenie jest takie, przede wszystkim ekranizujemy sagę, ale do tego musimy zrobić wprowadzenie, tak? Więc korzystamy z opowiadań, dodajemy swoje elementy, skupiamy się na wątku rodzinnym. I tak naprawdę to tutaj możemy pokazać wiele. Może być tak, że tak naprawdę to nie Geralt będzie główną postacią. I to też jakby będzie zrozumiałe, ale to jednak osią dla tych wszystkich odbiorców jest postać Białego Wilka. I wiesz, to nie jest postać, która jest stricte słowiańska. Ona się wpisuje w elementy demonologiczne, w funkcjonowanie potworów, ale Andrzej Sapkowski tego aż tak bardzo nie rozwijał. No wiadomo, że motyw ze strzygą zapożyczył od Romana Zmorskiego. To jakby nie jest to żadna tajemnica, ale zrobił to w bardzo inteligentny sposób. Taki bym nawet powiedział, wiesz co, taki sposób trochę jak kino akcji, bo to pierwsze opowiadanie to w ogóle jest gotowy scenariusz czy na komiks, czy na film akcji. A tutaj mam wrażenie właśnie, że ten serial trochę inaczej to potraktuje.
i może z tego wyjść taki bardzo fajny miszmasz, ale pamiętajmy, to jest pierwszy sezon, on ma nas wprowadzić. To jest 8 odcinków, które mają coś pokazać. No już teraz wiemy, że trwają prace nad drugim sezonem, więc zobaczymy. Ja mówię, najbardziej dla mnie zaskakujące to może być właśnie ta zabawa konwencją. No i myślę, że to trochę w zwiastunie było widać. Elementy horrorowe mogą być bardzo ciekawe. Bo z drugiej strony to się aż nasuwa, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę przemiany po eliksirach, czy w ogóle taką koncepcję jak próba traw, która, ja przypomnę tylko, że w serialu Marka Brodzkiego ona też została pokazana, jak na tamte warunki, jak na rok 2002, bo wtedy była emisja, to ta próba traw była bardzo drastycznie pokazana, więc zobaczymy, co będzie tutaj. Wspominasz o tym serialu Marka Brodzkiego i siłą rzeczy nasuwają nam się różnego rodzaju porównania, ale pytanie, czy one w ogóle są zasadne? Mógłbym ci powiedzieć nie, bo minęło dużo czasu i jest zupełnie inna technika nagrywania, są inni aktorzy, inny budżet, inna w ogóle myśl i przede wszystkim nasz szerszy odbiorca. A równie dobrze mogę ci powiedzieć, tak, są zasadne, bo założenie, przynajmniej w teorii, jest takie, żeby jedno i drugie było bliskie książkom Andrzeja Sapkowskiego. Jest oczywiście też, humorystycznie już mówiąc, taki element łączący dwa seriale, czyli to, że w serialu Marka Brodzkiego grał ojciec Macieja Musiała, który teraz pojawi się w serialu Netflixa jako ser Laszlo. Ale wiesz co, wydaje mi się, że mimo wszystko warto zestawić te dwa seriale z też takiego punktu widzenia, żeby popatrzeć na przykład, jak jest wykorzystany plener. Bo plenery w polskim Wiedźminie były bardzo ładne i te sceny, one może były trochę powolne, ale to jest, i w serialu tych scen jest sporo, kiedy na przykład Geralt biwakuje. One są powolne, one pokazują coś. W ten sposób bardzo fajnie, że Brodzki buduje postać. Zobaczymy, jak to tutaj będzie wykorzystane, bo tutaj wiem, że kręcono. No w Polsce też kręcono w Zamku Grodzieniec, kręcono w Bułgarii, kręcono na Węgrzech. I tutaj możemy też zobaczyć, jak się współcześnie podchodzi do pleneru. I powiem ci, że to są takie rzeczy, które mnie osobiście bardzo ciekawią i ciekawi mnie niezmiernie porównanie ścieżki dźwiękowej. Czy jakby nie okaże się, że jest bardzo dużo elementów wspólnych, bo Grzegorz Ciechowski, jak komponował ścieżkę dźwiękową, bardzo mocno inspirował się brzmieniami afrykańskimi. I no w grze, którą tutaj jedną muszę przywołać, no mieliśmy Percivala, mieliśmy też chociażby Roberta Jaworskiego z Żywiołaka. I wiesz co, tamta muzyka była stricte nawiązująca do kultury słowiańskiej. A tutaj może być tak, że to będzie taki miks trochę muzyczny. Zresztą te fragmenty, które już gdzieś tam nam się pojawiają, to one wskazują, że rzeczywiście ta muzyka może być taka nietuzinka. Ona może mieć nawet elementy orientalne. Tego jestem bardzo, bardzo ciekaw. Dowiemy się już niedługo. A jeżeli mówimy o porównaniach, no to też nasuwa mi się automatycznie jeszcze jedna produkcja, którą mieliśmy okazję zobaczyć i to niedawno, czyli ta fanowska, Pół wieku poezji później. Widziałeś się, prawda? Jakie zrobiło na tobie wrażenie? Powiem szczerze, że bardzo dobre. Od samego początku byłem wielkim zwolennikiem tego, dlatego że właściwie z dwóch konkretnych powodów. Pierwszy to jest taki, że no moim jakimś tam powiedzmy skrytym marzeniem fana było zobaczyć Mariusza Drężka w jakiejś wiedźmińskiej roli, bo jest to aktor, który wydaje mi się, że jest bardzo niewykorzystany przez polskie kino. Ma niesamowity potencjał, też świetnie śpiewa, jak śpiewał z Nickiem Cave'em lata temu, to było to niesamowite. Ale przede wszystkim Mariusz Drężek ma bardzo dobry warsztat aktorski, też jeśli chodzi o takie postacie, które są lakoniczne, małomówne. To z drugiej strony byłem bardzo ciekaw, jaki będzie film z wiedźmińskiego uniwersum bez głównego Wiedźmina, czyli bez Geralta. I Geralt oczywiście jest tam wielokrotnie wspomniany. Film jest wręcz humorystycznie puszczone oko do odbiorców, co też pozwala, właśnie ta jego absencja pozwala uporządkować sobie pewną chronologię, mniej więcej wskazać, gdzie ten film się w tej wiedźmińskiej historii znajduje. Moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne i chciałbym, i chyba wykorzystam to, żeby to teraz powiedzieć, bardzo bym chciał, żeby takich filmów było więcej, bo one pokazują to, jak bardzo bogaty jest świat, który wykreował Andrzej Sapkowski, ale ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych elementów, właśnie do obecności Geralta, to jeżeli ten świat widzimy trochę z innej perspektywy, czy z innych elementów historycznych, na przykład jakieś właśnie, wiesz, rzeczy spin-offowe, to właśnie takie medium jak film pokazuje nam je bardzo dobrze, bo prowadzi nas za rękę. Wydaje mi się, że spin-offy, jeśli chodzi o historię Geralta, znaczy o historię tego uniwersum w grach, to nie jest dobry pomysł, bo tam jednak oczekujemy dużej produkcji, tam oczekujemy po prostu Białego Wilka. W literaturze
jakość tych opowiadań była różna i jednak będziemy to zestawiać chociażby z warsztatem literackim Sapkowskiego, a właśnie taka forma jest idealna. Wiadomo, są pewne niedociągnięcia, są pewne rzeczy, które wyszły świetnie. To jest produkcja od fanów dla fanów. Wiesz, to jest czasami taki wiedźmiński fanserwis, naprawdę bardzo intensywny, ale ja się bawiłem świetnie. Potem naprawdę żałując, że ten film nie jest dłuższy. Ja bym bardzo chętnie jeszcze tak za jakieś pół godziny zobaczył. Poza tym świetna muzyka, bardzo inteligentnie wykorzystana obecność czy Zbigniewa Zamachowskiego, który też śpiewa w tym filmie, co jest bardzo dużym atutem. No i Andrzej Strzelecki, który jest niezwykle doświadczonym i wspaniałym aktorem, też się tam pojawia, ma epizodyczną rolkę, ale bardzo humorystyczną. I wiesz co, to chyba też takie jakieś poczucie, że to było robione z bardzo dużym feelingiem, z bardzo dużym szacunkiem do tego uniwersum, ale też taką sympatią. I to taką sympatią i szacunkiem wcale nie wybiórczym. To znaczy tam masz odwołania do oczywiście do literatury, do gier, do filmu i serialu Marka Brodzkiego. To jest po prostu ulepione z takiej miłości do Wiedźmina. Coś pięknego, naprawdę. W takim razie zachęcamy serdecznie do oglądania Pół wieku poezji później i zachęcamy też do oglądania serialu już właściwie za moment, a potem też dzielenia się opiniami, ale tu musimy zakończyć. Usłyszymy się za tydzień, gdzie będziemy dalej rozwijać wątek Wiedźmina, a na razie dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki.